Tam była ich cała horda. Z Eugene'em. A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny. No i nauczył mnie sporo o elektronice. Nieźle jak na 73 lata. Chciałabym dożyć takiego wieku. 73 latek przeżył. Tyle. Pewnie się to ogląda jak dobry serial, co? Interaktywny dość. Okay. Spisz nas. Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa. I nie zamykamy? O, zaczyna się, będzie ulepszando. Z bongo? Strzelam, bongo. Że to fajka Eugene'a. Ha? Właśnie, że moja. Dał mi ją. Masz przy sobie trawkę? Och, chciałabym. Eugene zawsze miał zapas. Okej. Daj mi nick, to wiesz. Sobie go od razu odstrzelę, że tak powiem, jak przyjdzie, żeby nie czytać. Nie wiem, czy widziałeś nick. A to Twitch go zbanuje na amen, jego IP i tak dalej pójdzie. On ma chyba kilka kont, kurczę. No i dobra. No chodź. Nieprzyjemnie. No, jak można komuś tak grę psuć? Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. A to miasto... Z tą dużą wieżą? No, tak, wiecie, no, kolejny punkt obserwacji. Ludzie mają taki syndrom po prostu, że lubią ludziom niszczyć życie. Wracajmy do koni. Ja też nie wiem. Znaczy, wiesz, ja na przykład bardzo mnie ciekawiło, o co w tej grze chodzi i tak dalej. Musiałem zobaczyć chociaż garstkę tych spoilerów, które mam dali. Pytanie. Masz na sobie te same ciuchy co wczoraj? Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wyglądasz. Dziękuję. Dziękuję. Ale myślę, że tam jeden spoiler i... Myślę, w ogóle nie powiem. Myślę, że oczywiście taki spoiler, że aż wcale, bo nie wiem o dlaczego, o kogo chodzi. A tak w skrócie bardzo, bardzo dużo. Ja chcę odkryć ten świat. O matko. Trzeba było. Nie, ale to jak to jest zrobione jest niesamowite. Jak to jest wyreżyserowane. Hopsa sobie. Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie, ze starości. Mieć długie życie. Ty nie ma opcji. Tak się. Żyjesz na krawędzi. Kto
Kto to mówi? To w Red Dead Redemption, lepszy, no. Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie? O nie, ja coś czuję, że... Popsułam ci dowcip? Nie, może. Spierdalaj. To zabijesz mnie, to jest takie typowe na początek jakiegoś filmu rzucony tekst, tak luźno i potem na sam koniec filmu jednak naprawdę tą osobę musisz zabić. Kurwa, zrobiło się zimniej. Ojojoj. Ale ogolocony z mięsa. Kurwa, co jest? Ale smród. To chyba sprawka zarażonych. Ilu potrzeba, żeby zabić łosia? Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. A w wieży już było czysto, nie? Wiesz, broń długą. Dobrze. O. Okej, czyli tak to zrobili. Okej. Dobra, spoko. Ulepszone drzewko, że tak powiem. Kurwa. Słyszę ich w środku. Jak oni tam dojdą? Nie. Co ważniejsze, jak my tam wejdziemy. Nie gadać, są takie detale. A żeś mnie teraz sfokusował. No pupa. No pupa. Jak myślisz? Nie patrz pod ogon konia, ale mnie żeś striggerował. Nie. Jednego po drugim. Ile? Chyba, że to dziewki są. Jezu, myślę, że on jest tak obłosiony, a to ciuchy. Już po nim. Jeden zdjęty. Dzieli rząd, tak? Ale żeś mi podkusił, no. Udało ci się, udało ci się. A powiem ci, że w Red Dead... grałem, to... Zamknięte drzwi zwykle można otworzyć z drugiej strony. Dobrze. Teraz tego w skrócie nie zrobię. Grałem w Red Dead 2, przeszedłem go. To nie pamiętam. Nie spojrzałem akurat pod ogon konika. O. I dalej. O, pięknie. Żyjesz? Tak. Niezły rzut to w ogóle. Dzięki. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Tak. Dobre pytanie. Jaki jest twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było ich chyba kilkunastu. A twój? Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa.
Albo na tym patrolu. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. To był w pierwszej części gry. Oj, długo będę grał. Nie wiem, o 8.30 mam egzamin. Oczywiście najlepszy koniec gier to płotka. To jest zabugowany, ale najlepszy, oczywiście. Dobra, gdzie ja mam iść? Kurwa, gorąco. Eli. Więcej krwi. Where? A. Bila, dobry. Więcej biegaczy. Ja mam 8.30 egzamin, więc no. Znaczy trzeci termin, ponieważ też poprawka. No i od godziny 9.30 ruszam dalej. Ta misja na grzybkach. A, pamiętam, no. O 9 ruszam dalej, także... O-o. Chrisie! Dobra, wpadaj rano, zapraszam. Zapraszam. Myślę, że skończę prolog. Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Będę się zwijał i jutro od rana. Tak, sprawdzian online. Egzamin na studiach, Lispir. No ja rozumiem, że ci się nie chce to samo oglądać. Ale raczej daleko nie zajdę do... No dzisiaj daleko nie zajdę. Bo też długo dzisiaj nie spałem. A jeszcze sobie robotę odwołałem. O, podsadzando będzie. Eli, podsadzisz mnie? Rozejrzę się. A w korcie cię podsadzę. Dobra, dawaj. Tam w dachu jest wielka dziura. Gram godzinkę. Chodź. Od równo północy. Gdy mogę. Dzięki. Tam. Widzisz? No dobra. Spróbujmy się tam dostać. O, i to jest scena z gameplaya, który był i tyle co obejrzałem. No. Jezu. Eli, nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzeć ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. No dobra. Spoko. Nie, no mam egzamin z ochrony środowiska z gospodarce płynami eksploatacyjnymi, jeśli wam cokolwiek to powie. Albo pomoże w zrozumieniu situation. Masz tam tor? W sumie tak. Nieźle. A, coś tu jeszcze widziałem, ale mi się przewidziało. Tak, myślałem, że dużo wam to mówi. Chodzi o to w bardzo dużym skrócie. Jak paliwa zanieczyszczają środowisko?
jak chronić bazy paliw takimi zanieczyszczeniami. Dobra, myśl o pisie kolorowe. Gdzie mam iść dalej? A może tu do środka? Stąd nasz kolega wyszedł. No dobra. Fajnie, że mogę tu wejść. O! Ja tu z rozbiegu. Wiem, że dam radę. Tędy. Tak pokrewne, że ty dbasz o bezpieczeństwo ludzi. Tak, że... Udało się! Znaczy, ludzie muszą zachowywać się bezpiecznie z tym, co robią, a ja muszę zabezpieczyć coś, żeby to było bezpieczne dla ludzi. Poszukamy zapasów? To... No. W takim dużym skrócie, nie? O Jezu, ale zarąbiste zaglądanie w szafki, nie? Takie pciu. Mam tu alkohol. I kilka szmat. Mamy mołotowa. Baw się dobrze. Mołotowa. Kurde, oni mi o apteczce gadają. Tu chciałem robić bardziej zabawne rzeczy. Tam są zarodniki. Załóż maskę. Robię po co maska, jak ty odporna jesteś, babo? Jesteś? Niech minie. Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Kochana jesteś. Mój kierunek to logistyka, a specjalizacja to ekonomia płynów eksploatacyjnych. Uważaj na tych dłużej zarażonych. To część supermarketu. Kto o tym nie wie? Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim? Zajdźmy na parter. Znaczy, kto o czym nie wie? Pracownicy o tym, że ich chronisz w ten sposób? Że im w ogóle dajesz informacje o bezpieczeństwie? BHP? Ja słyszałem. To moja... A, oni o tym wiedzą. No tak. Przecież. Spokojnie nie opowiedzieć przecież. Trzymaj trójkąta, trzymaj. Nie wiem. Strzały potrzebował skurwy. Kilka trzybany. Dobrze, tu nóż jest nieskończony, a nie jak w pierwszej części. Więc co, jego smatka nie miała. Wie brat, wie Maria, wie Joel. Stoi od tych ślepych chujów gęsiej skórki. My lepiej, że nie wiedzą, nie? Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem.
Jestem ciekaw, jak się ten fakt rozwinie w tej części, nie? To jest dla mnie ważne. Jak bardzo on będzie znaczący. Dina, pomożesz? Idę. Mamy trójkąta. Witam pana Section. Z ciekawości, ile osób aktualnie w Polsce streamuje The Last of Us. Siedemnaście osób, aż kurde. Też mają w okolicy zombie, bo one chodzą tak naprawdę jak... tutaj znajdźkę widziałem. O, i tutaj leki. Pilsiki kochane. O, takie niestandardowe ilości. Mają w okolicy zombie, no. One się schodzą, podróżują. Chodzą tak jak koty, kurna, własnymi drogami. O. Teraz pokażcie mi, co ja sobie mogę zrobić. Okej, czyli muszę po kolei lecieć, żeby się tego nauczyć. Dobra. To się przyda do walki. Adeptka. Let's look at this. Rozumie duże grupy niż pozamykane w kluka. Masz. Dzięki. Że jakbyś widział ich chodzących grupowo, tak? O to ci chodzi? Uważaj z tym. Spoko, Lobo. Słuchaj, no to tak istot... To jeszcze nie koniec. Można sobie tak teoretyzować, jakby się taki zombie zachowywało, czy one wychodziły w grupie, czy nie. Palą się czy nie? Nie spalili się chujki. Matko. Repeat. To był dobry pomysł. Oni się tu zbiegną. Jeszcze teraz któryś się rusza?
Nie. Wiesz co? No to Eli, lecimy na rekord. Jesteśmy niezłe. No, chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy. Okej. Okay. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy. Zasłużyłyśmy. No. Na razie nie, bo się za zasobami rozglądam, słuchaj. Tam chyba było wyjście, gdzie stałem. Albo to. Robić to. Peter? Lepiej. Dobrze, wyjdźmy. Nie wychodźmy. Sprawdzić, czy na pewno tam nic nie było. Tak po prostu błysnęło, rozumiem. Nic z tego. Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu. Jasne. Jak ty sobie to wyobrażasz, mordo? Tam. To jakoś chcę? Mam tutaj coś się. Tu jest kabel. No już. Tu jest kabel. No nie, no kurwa, okazał się być liną. Niesamowite. Niezły patent, niezły. Jak tu wejdziesz, to uważaj. Nieźle wieje. Szybciej, szybciej. Wow. Jedziemy, jedziemy. Tutaj nie ma na co czekać. Taka wichura. Jeszcze dziewczyny nam się przeziębią. Ej, daleko jeszcze? Kilka minut. Okej. Ej, bo mi znikasz. Wszystko się może tak rozwinąć przez to kłamstwo. Gdzie jesteś, stara? Dina!
tutaj. Ej, dzięki Bogu! Chodź! Dokąd jedziemy? Już myślałem, że mnie zostawiła, no. Teraz patrz. Musisz wejść na tego YouTube'a i zostawić suba. Może cię coś zainteresuje z tego, co tam wstawiłem. Byłaś tu? Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku. No dobra, rozejrzyjmy się lepiej. Ale ma minę. Spójrzcie na mnie. Jebana. Znaczy, ojej. Dziewczyno. Nie musisz być taka podirytowana. Rozejrzyjmy się, to jakaś księgarnia. Taki trochę empik. O, tutaj widzę drzwi. Muszę zobaczyć, co tam jest. Od drugiej strony. Zamknięte na amen. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko. Może ktoś tu mieszka. Widzisz inne wejście? No, dokładnie taka mina. Miałem zabić wszystkich bez powodu. Znaczy, ona może... Okien nie zamknął. Teraz, które okno ja bym chciał zniszczyć? Ale zadziałało. Marzyłem o takim. Jezu, jak to się wszystko rusza, trzeszczy. Dobra, morda. Powiedz ty mi, kochana moja. Tutaj to nie ma sensu. Nie. Która szyba? Długi filmik, 4 minuty? Czy który? No jest jednak raz Warzone, co wygraliśmy gierkę. A tak to masz same 4-minutowe poradniki, polecam. Kurwa, no przecież, że ta szyba. Debil. A, no to dzisiaj się strumyku. A co my tu mamy? Właśnie muszę go usunąć. Cała ta. Dobrze mi przypomniałeś. To musiało być Eugene. Ale zero wyświetleń na nim. Na pewno? I te inne filmy są dobrej jakości. Jeśli chodzi o jakość filmu, a nie o jakość wideo. Eugene. To na pewno dom Eugene'a. Był świetlikiem? Służył z Tomim. Ojojoj. Nie wiedziałam. Dobrze, po streamie usunę ten film. Odwalali różne chore akcje. Na przykład? Ja bym nie chciał otwartego świata. Już o tym mówiłem. Zginęło 3 żołnierzy. Nie chciałbym otwartego świata, moim zdaniem. Jezu. Zniszczyłoby to. Mówił też. Przeprawę przez ten świat. Torturowali jakąś szychę z Fedra. Półotwarte lokacje są spoko. Jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli. Otwarty świat to tak.
Jakbyś zamknął się w pewnym pewnej bańce, nie? A tutaj ta liniowość pozwala ci jakby na taki ciągły progres i wiesz, że to niektóre rzeczy już były, nie? Już do nich nie wrócisz, tutaj po prostu masz już kolejny etap. No, mam klimę odpaloną i mi jest ciepło, jakim cudem? Tam i ten Eugene pewnie. Eugene. Zostawił rodzinę i dołączył do świetlików. Nieźle. No, półotwarty świat, bardziej rozbudowany. Wiesz, że... Ej, mam generator. Masz tam misje poboczne. Masz misje główne. Troszeczkę by to poszło w schemat, bo tym sprzętem dałoby się ulepszyć broń. Jest strasznie dużo gier z otwartym światem. Zaraz dokończę swoją wypowiedź. Nie stać mnie zbyt na cokolwiek. No, cześć. No, na widok na pewno by to zrobiło. Ej, dobrze. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście? Oni by musieli to zrobić po swojemu, wiecie? Ja nie chcę spekulować, że otwarty świat, otwarty świat. No kurna, ile można robić gier z otwartym światem? Cieszmy się, że tutaj mamy opcję w końcu zagrać w grę. Która nie jest otwartym światem, tylko jest dobrą grą fabularną, liniową. Ma dodatki tego półotwartego świata, żeby się bardziej wdrożyć w temat. Tak to odbieram. Takich gier się już nie robi. A jak już robią, to właśnie wygląda ona tak. Ewentualnie jest totalnym krapem. Nie przypominam sobie ostatnio takiej gry. Dobra, czy my idziemy tu spać? Co robimy? I don't know. Przepraszam. Dobra, przyszliśmy tu sobie. To dalej. O, to dalej. No chodź. No, motyw jest tutaj w tej grze bardzo liniowy. Chyba trzeba. Co wiesz, tam ma? Ja bardziej odbieram tak, że w tej grze szukamy odpowiedzi na pytania. Dlatego ci o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. Kieruńsko długi prolo. Będę musiał to na YouTubie jakoś podzielić. O! O mój Boże! To ona ziemska. To ona ziemska.
zawiędłego zielska. To wiele tłumaczy. Rok oglądając to musiał być bardzo zadowolony. Kolejne bongo. A, kurna maska bongo. Dobre. Dina. To fajka z maski gazowej. Rety był taki mądry. O, zostało mu co nieco.